Policja, straż pożarna, służby więzienne, ratownicy medyczni, a nawet ekipy nurków. Wszystkie służby działające na terenie Jastrzębia-Zdroju zostały dziś postawione na równe nogi. Powodem na szczęście nie była jednak katastrofa, a jedynie zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia. Trzy tak poważne nieszczęścia jednego dnia w jednym mieście z pewnością nazwane zostałyby sądnym dniem. Najpierw do stawu wpada samochód, kierowca zostaje w nim uwięziony, strażacy starają się uratować człowieka. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa zadysponowało poza siłami naszego miasta specjalistyczną jednostkę ratownictwa wodnego z Bytomia i tutaj wykorzystujemy do współpracy, do pomocy właśnie nurków, którzy mają określone zadanie odszukania zatopionego człowieka. Ćwiczyliśmy już awarię chemiczną, ćwiczyliśmy powódź, zawalenie budynku, jakiś element ratownictwa wysokościowego. No teraz pomyśleliśmy, że jednak Jastrzębie, chociaż nie jest gminą, miastem zagrożonym powodzią, ale ma tych zalewisk powstałych na szkodach górniczych i jest to realne zagrożenie, więc chcieliśmy przećwiczyć ten element, wykorzystując wszystkie dostępne siły, środki, służby, oczywiście też nakładając tego różnego rodzaju zagrożenia, bo jest 4 epizody. Pozostałe epizody zakładały udzielenie pomocy osobom pogryzionym przez agresywne psy, a także zabezpieczenie wypadku drogowego, w którym udział brał autobus z dziećmi oraz busik przewożący więźniów pobliskiego zakładu karnego. Tu liczyła się nie tylko błyskawiczna pomoc medyczna, ale również uniemożliwienie więźniom ucieczki. I podobnie jak w pozostałych epizodach, najważniejsza była współpraca kilku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To, co w ćwiczeniach gdzieś tam jest przewidziane, to okazuje się, że później realnie są o wiele bardziej złożone problemy i dotyczące bardzo wielu osób. Także myślę, to nie jest w żaden sposób przerysowane, a wręcz w jakiś sposób oddaje to, co niekiedy dzieje się w naszym mieście. Jednak wszyscy biorący udział w ćwiczeniach powtarzali jedno, oby takich zdarzeń było jak najmniej.